Niespodzianka, jest poniedziałek? Nie, jest środa. Jest środa, a ja wrzucam filmik. To jest strasznie dziwne, ale mam tylko jedną rzecz dla was. Po pierwsze, w ogóle to chciałem przywitać wszystkie nowe osoby, bo ostatnimi czasy bardzo dużo nowych osób przybyło do mnie na kanał. I witam was serdecznie, mam nadzieję, że jakość tych filmów, które będę dla was przygotowywał i będę dla was zostawiał, będzie odpowiednia i że szybko stąd nie odejdziecie. Brakuje mi trochę naprawdę tych daily vlogów, które... Wow, które nagrywałem półtorej tygodnia temu. I tak sobie myślę teraz, czy gdybym nagrywał daily vlogi, ale ze słabszą jakością, z mniejszą ilością fajnych montaży i z takim jakby poczuciem, że robię to tylko po to, żeby mieć z wami kontakt i żebyście wiedzieli co u mnie, czy takie daily vlogi by wam się podobały? Dajcie znać w komentarzu. To jest taki krótki filmik specjalnie dla was przygotowany po to, żebyście zdradzili mi, czy faktycznie chcielibyście, bym nagrywał daily, ale z troszkę gorszym montażem. Wtedy bym nagrywał 5 dni w tygodniu, bym nagrywał daily vlogi, a w weekend miałbym mały break i w poniedziałek wychodziłby odcinek weekendowy. Wydaje mi się, że to może być fajna opcja. Czekam na wasze komentarze, dajcie znać pod spodem. A ja wracam do domu, jestem po pracy i jest godzina 17:30. Masz tu co wziąć do buzi? Pika pika biłem. To jest pika bum taki, że nie możesz go brać. Co? Teraz książki do paznokci, tak? To też nie jest nic, co do buzi może brać. Bo to są rzeczy złe, pamiętaj, moja droga. To są rzeczy złe. Pika bam! Książeczki tak, książeczkami możemy się pobawić. Coś, żebym ci poczytał? Nie zauważyliście, wyszliśmy sobie z Ami na spacer, taki krótki spacer, bo jest 19:30, więc trzeba ją jakoś w jakiś sposób zmęczyć. Ostatnimi czasy jak jest ciepło, to w ogóle wychodzimy z nią dwa razy dziennie. Wychodzi też w żłobku, więc wyszliśmy z Ami, czy ja w sumie wyszłem z Ami, żeby przejść się z nią na małe kółeczko po dzielnicy i wracam do domu ją sypiać. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podoba ten vlog. Czy taka jakaś jest ok, czy nie, czy nagrywać, czy nie nagrywać. W ogóle pamiętajcie, żeby łapkę zostawić, żeby powiedzieć o mnie znajomym, bo to jest najważniejsze, wy tu jesteście najważniejsi. Im więcej was, tym mi się bardziej chce i tym bardziej czuję, że moja praca jest czegoś warta, więc pamiętajcie, my idziemy. My doszliśmy już praktycznie pod dom, teraz na chwilę usiedliśmy, czy tak ładnie, zobaczcie jakie kwiatki fajne, super w ogóle. Także tam wamy się żegnam, widzimy się niedługo, a ja teraz tutaj sobie na ławce pomontuję ten film. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak ta mami? Miadłaś się? Pika, pika, pika! Jakiś foszek.